Dzień dobry wieczór, z tej strony ponownie Starki. No i po niewielkiej przerwie nareszcie powracamy do nagrywania. W moim przypadku, w waszym przypadku do Stone Sharda konkretnie. No i w sumie jesteśmy już w obozie po ostatnim wypadzie na barbarzyńców, czy na bandytów. Więc bez zbędnych cergieli chlejemy wodę. I niech będzie, żebym nawet zażarł tą szynkę do końca, bo w sumie czy mam coś innego, co mi pozostało do jedzenia? No właśnie, chyba tak nie za bardzo, więc... Niech będę gdzie, że co właśnie zjem. Zobaczmy, czy cokolwiek w skrzyni zostawiłem. Zasak. Dobra. W sumie nie wiem, czy to był pomysł, go tu zostawiać. Już lepiej byłoby chyba to wszystko jakoś zorganizować bardziej. Tylko, że tutaj będzie brakowało jednego miejsca. Dobra, trudno się mówi. No ale wracając, właśnie dzisiejszy plan. Prawdopodobnie będzie to zaatakowanie miejsca wyznaczonego w jakimś kontrakcie. Oczywiście przygotować się będziemy musiał to lepiej. Naprawić większość uszkodzonych rzeczy i takie tam. Powinniśmy dać radę. No. Jedno co tak naprawdę mi zostało z tych wszystkich rzeczy, które... No mówiłem, że jeszcze by się przydało ogarnąć i w ogóle to... No niestety właśnie miejsce. Na obecny moment go nie ma za bardzo. O, dobra. Chyba się udało znaleźć właśnie ten jeden brakujący. A to dziwne. No brakujący slot, ale właśnie dziwny, bo wyciągnąłem mapę. Tak naprawdę oszczędziło mi to jedno miejsce, a nie dwa. A dobra, bo w sumie miecza wsadziłem, dobra. W takim wypadku idziemy. Na razie może oddać zlecenie na... No, właśnie na miecze, ewentualnie posprzedawać klamoty. Tylko w sumie nie wiem, kto by chciał ewentualnie to skupić. Dobra, z tego co widzę, ludzie dopiero wychodzą, więc... Zobaczmy, czy mogę. To co za nie zostało wykonane, dobra. Nada się, to w twoje pieniądze. 200 sztuk złota. I zobaczmy, ile będzie oferował za co. W sumie niewiele, ale może być zniszczone, dlatego... Zobaczmy, czy źle to naprawię... Ojejuś, kurde, to jest strasznie kosztowne w naprawie. No cóż, nawet nie wiem, czy się opłaca. Dobra. Buława dla ciebie, widły dla ciebie. No ja mam już przynajmniej trochę pieniędzy. Boże. 228, a to jest warte... Dobra, zobaczymy, czy co i jak. W sumie nie wiem, czy będę robił błąd, czy nie. Niech będzie, że sprzedam mu. W sumie, jeśli chodzi o resztę. Niech będzie, że to też do niego. Pozostałe kwestie to już... No nie teraz, po prostu. Nie sądzę, żeby to było warte uwagi. Tak więc idziemy. Następny punkt to jak nic będzie. A, czyli trzy tylko wymagał. No cóż, w takim wypadku to zostawię na później. Następny punkt, bądź co bądź, to będzie krawiec. Którego to tym razem... A, musimy naprawić sporo rzeczy. No najgorzej z butami. Jest jakieś masakrycznie drogie, no ale jednak. Dobra. Co my tu mamy? Okej, okay. A jeszcze tak, ta koszula. No za nią sporo trzeba będzie zapłacić, ale dobra. Wszystko lepsze, więc zakładam tą koszulę. To można sprzedać, nie jest dużo warte, ale zawsze coś. I zobaczmy, czy mamy cokolwiek wartego uwagi. Oczywiście na naszą kieszeń. Czyli w sumie na naszym kieszeń to mamy już najlepsze, co chyba można mieć na obecny moment. Tak, zdecydowanie. To w sumie nawet chyba się nie będę tym jakoś wielce zastanawiał. Po prostu cieszmy się z tego, co mamy. Idziemy dalej. Następna rzecz to kupiec generalny, któremu trzeba będzie sprzedać książkę, jeśli się nie mylę. Dobra, nawet nie ma, jeśli się nie mylę, tylko na pewno. Tylko właśnie na pewno. Właśnie się już wyuczyłem. Też do bezpieczeństwa 30 tylko, no niestety, ale
Cóż zrobić? Dobra. Topory lepsze. Ewentualnie mam już sztylety. Ale to nie jest nic takiego, co bym chciał, więc się tym nie przejmujmy jakoś wielce. Co my tu mamy? Zwoje zaklinania. Strasznie drogie. Nawet nie będę ryzykował. Nie stać nas po prostu na to wszystko. Dobra, napełnij bukłak. I idziemy po jakieś zapasy. Po czym idziemy już oczywiście do starszego. Okej. Zobaczmy. Kiełbasa i szynka. Bardzo drogie, no ale muszę po prostu się w to zaopatrzyć. Jeszcze na obecny moment... Powiedzmy, jak wyskoczy głód, to jeszcze delikatne mięso. Więc już nie ruszamy, idziemy odebrać mapę. Po czym miejmy nadzieję, że właśnie już u starszego będziemy mogli zająć się tymi zleceniami. Oczywiście wiem, że jest zawsze ryzyko i w ogóle, no ale... Coś czuję, że postać już jest na tyle potężna, że... dać sobie radę. Dobra. Ile mi brakuje? No niewiele. Do wyższego poziomu w sumie. Jak zdobędziemy poziom trzeci, to już nie sądzę, żeby cokolwiek mogło stać nam na przeszkodzie do zwiedzania takich podstawowych miejsc, wykonywania większości tych podstawowych zleceń. Zresztą taką wiem, że to jest trochę broni w ogóle. W sumie nawet mogę wam pokazać jakich. No widzicie, nic sensownego. Patrząc na to, co ja mam. Nie naprawiłem sobie broni, ale aż tak jeszcze nie jest chyba uszkodzona. Więc dobra. No widzicie, takie dosłownie bronie. Na zasadzie, a jeśli zacząłeś postacią, która nie ma odpowiedniej broni dla ciebie, a chcesz sobie skorzystać. Nie polecam, ale też nie będę może jednocześnie odradzał, po prostu... No jest, ale niech będzie. Dobra. Dobra, nawet nie będę się przejmował tym wszystkim, nie chcę się czytać. Skradzione dobra, mylina bandytów. Bastion Jormas. Bastion Jormas. Wysokie, niestety. Skradzione dobra. Dobra. Port Ravenay. Czyżby to było to miejsce, z którego wróciliśmy? Tak, czyli wracamy chyba do naszych kolegów. Oj, nie ta opcja. Dobrze. W takim wypadku wygląda to, że jak mówiłem, no... Po prostu wracamy... Nie mówcie, że to było to zboże. Muszę wczytać, zobaczyć. Jeśli to było to, o czym ja myślę, to... się wkurzę. Jeśli to było to zboże. Tym razem spokojnie. Powinniśmy sobie poradzić, jeśli to było to zboże. W sumie wytłumaczyłem, czemu jest takie sporo warte, patrząc na to, że to jest przedmiot, który tak po prostu znajdujemy. Dobra, kolego. Fajnie, mam to, co było potrzebne. I teraz tak. Nie popełnij tego błędu, co ostatnio. Naprawiaj mi to wszystko, co tu mam. Masz swoje widły, masz maczugę, kielich i kryształ. No. I teraz co takiego jeszcze w sumie zostało do zrobienia? Chyba nic. Teraz tylko znowu naprawić koszulę i wziąć sobie nową. Po czym jak już oczywiście to weźmiemy, to trzeba będzie się skupić już... no, na wykonaniu zlecenia. Prawda, że to... Mi się wydaje, że właśnie przemieszałem w tym samym rzeczy, które tu się pokazują. Ha. Kosztowne, nie ukrywam. A i tak jeszcze będę musiał sporo zapłacić za naprawę wszystkiego, co tutaj mam, więc...
Okej, koszulę wymieniamy, stara na sprzedaż, karwasze. No nie mogę za bardzo iść w obronę. Jak już wspominałem, po prostu, no, trochę kłóci się to z moimi możliwościami, więc... Do widzenia, no i zobaczymy, czy tym razem będzie chciał tego samego. Chociaż prawdopodobnie tak, patrząc na to, jak jeszcze, no, mamy, jakie możemy mieć i w ogóle. Więc nawet nie będę narzekał, czy coś. Oczywiście zanim do niego, to standardowo jeszcze kupię to samo, co ostatnio, czyli kiełbasę, szynkę. U niego, jak zwykle, sprzedam książkę. Możemy coś też teraz lepszego, innego. I nie sądzę. Nie sądzę. No, nawet widać, że nie ma niczego. No, bo dobra, ten topór jest trochę lepszy pod niektórymi względami, ale nie ukrywam. No nie. Krasnoludzki topór, moim zdaniem, jest trochę lepszy. Dobra. Więc zwój czyszczenia. Zwój identyfikacji. A wezmę ten jedną, w sumie mam tą miksturę, która jest niezidentyfikowana. No lepiej ją zidentyfikować przed piciem. No i proszę. Się nie opłaciło do końca, ale przynajmniej mam pewność, dobra? Tu jeszcze mamy, można to sprzedać za sporo nawet, ale nie, nie będę tego sprzedawał, powiem wam szczerze. Dobra, idziemy po prostu do starszego i miejmy nadzieję, że tym razem nie będzie takich... Jej, że dajmy to zdanie się tak zmieniło, że już... No nie mam tego, co miałem. Dobra. Dobra. Dzień dobra. Wow. O, tak po prostu... Wykonałem zadanie? A tym samym zarobiłem sporo kasy. Za mało, żeby coś porządnego zrobić. Skradziony grimoire. Dobra, zagubiona krypta. Zagubiona krypta. Nie. Na obecny moment nie możemy nic więcej zrobić, żeby to było jakoś wielce sensowne. Tak więc w sumie nie wiem co. Może warto byłoby spróbować cokolwiek zrobić, na przykład te wszystkie rzeczy, które oczekiwał od nas, jak mu tam było, no ten zielarz. Czyli... gdzie to jest? Nie mam... O, okej. Zobaczmy, jakie to były konkretnie. Agrymonia, pobocznik, tymianek, mięta. Wania pobocznie, jak to miałem mięta, okej. Okay. W sumie nie powinno być problemów, pomijając fakt, że znajduję chyba wszystko oprócz tego, co jest potrzebne. Dobra. Ale jakby nie było, ja się tym razem nie będę przejmował szczególnie. Okej, okay. Polecam chyba tak, tak. Nie, może nawet bym spróbował dostać się gdzieś do jakiegoś tego Manshire czy coś. Okej, okay, na razie idziemy do fortu. Konkretnie w okolice fortu, żeby nie było. Bezpośrednio tam powracać jeszcze nie ma po co nawet. Dobra, mam poboczniak, jeszcze teraz tylko agrymonia, tymianek i to ostatnie co to było? Mięta. Nie potrzebuję sromotnika. Dobra. Czyli idziemy oczywiście dalej na wykrywaniu wszelkich przedmiotów. Bez szans na upolowanie jakiejś zwierzyny. Po prostu nie mam podstawowych umiejętności tego potrzebnych. Czytajcie geomancji. W sumie jeśli udało się zdobyć podręcznik geomancji, to na następnym poziomie jestem skłonny naprawdę zarzucić sobie na głaza i tymi głazami raz na jakiś czas eliminować właśnie zwierzynę łowną. Dobra. Jeśli wszystko poszło tak jak powinno, jesteśmy przy porcie. Jak zwykle łażę, będąc całkowicie rozkażonym i w ogóle, więc nawet nie wiem, czy gdzieś nie zboczyłem z trasy. Chociaż patrząc na co w sumie mapa wskazywała, ja to sobie kojarzę, to powinien być właśnie przy forcie. I dobra, nawet mam potwierdzenie, jestem przy forcie. Starzy znajomi są, okej.
I dobra. Okej. Już się opłaciło. No nieźle. Jeszcze miejsca zaczyna brakować, więc pora na najbardziej standardową rzecz, czyli bierzemy dwie bronie. Oczywiście tak. Coś jeszcze? A, dwie monety. Dobra, miedziany pierścień. Lepsze niż nic. Dobra. To teraz tak, mam punkt. Ale nie ukrywam, nie wiem co by się bardziej przydało. Może właśnie taktyka ofensywna czy coś, ale za chwilę. No to by się bardzo przydało, tylko niestety nie posiadamy odpowiednich możliwości. Tutaj nic się nie trzeba uczyć, tarcze nie. Dystansowe nawet nie mam, drzewcowe czy dzidy nie mam, sztylety nie, buławy coś. Nie wiem czy tam w buławach, ale nie chcę ich używać, topory. W sumie, nie ukrywam, toporu albo miecz mogą być dobrym wyborem, chociaż... Nie wiem. Jeszcze się pomyśli. Znaczy zajmijmy się tym, co istotniejsze, czyli... W sumie... Chciałbym mówić tym, co istotniejsze, a sam nie wiem co. Ale niech będzie, żebym trochę podbił siłę i w sumie... Ta witalność niech już będzie. Następnym poziomem... Jak nic trzeba percepcję sobie podnieść, o dwa punkty nawet. Po prostu... Nawet ze względu na to, że jednak percepcja odpowiada delikatnie za celność, co? No nie ukrywam, nawet takiemu komuś jak ten nasz barbarzyński krasnolud będzie potrzebny. W takim razie od fortu idziemy w dół. Oczywiście licząc na spotkanie z jakimiś wilkami czy czymś, co jest agresywne, ale nie jest niedźwiedziem jeszcze. Ani trolem, czy inną bestią mistyczną. Bo jednak nie ukrywam, z trolem to cienia szans nawet nie mamy. A tereny, no nie wiem czemu tak na mój gust pasują do troli. Dobra, mamy łopian, był potrzebny na liście, pewnie nie. A grumonia, popatrzcie jak tymianek, nie, łopianu nie było. Super. Zresztą sugeruję, że może jestem w złych na złych terenach. Dobra. Jestem tutaj, to w takim razie idziemy w... A nie, tu. Okej, okay, to idę w prawo. Dzięki temu powinienem już móc znaleźć może chociaż jedną z tych roślin. A jeśli na polach ich nie będzie, to... W sumie nie wiem. Ja zobaczę. Dobra. Lekkie burczenie w brzuchu. Wiem, że można było je przygotować, żeby było jeszcze lepiej, ale... Szkodzi, tak te grzyby prawdopodobnie będę co chwilę znajdował. No i jesteśmy na tych polach, a ani widu, ani słychu jakiejkolwiek rośliny. Poza trójliściem. Który tak de facto no, nie jest do niczego potrzebny. Ale i tak go biorę z jakiegoś powodu. Nie. Co? Aj, dobra, nieważne. Pokrzywa, lulek czarny. Krzywa. Tak. Nie wiem, czy to kwestia tego, że ja nie umiem znajdować roślin, czy co. Ale poza pobocznikiem dosłownie nic jeszcze tutaj chyba z listy nie odkryłem podczas całej tej rozgrywki. A jeśli odkryłem, to byłem na tyle głupi, żeby to zeżreć, czy coś. Jesteśmy na tych polach, jeśli wejdziemy w lasy, to... Znowu nic chociaż. Dobra, te lasy, a potem to las, potem interesujące miejsce. Agrymonia. Dobra, jest kolejna roślina. Niech będzie zamiast pokrzywy. Tak, zamiast pokrzywy niech będzie. I okej. U, jest grób. Okej. Okej. Od razu lepiej. Uwaga, uwaga, co my tu mamy?
Można zmienić na mączkę kostną. Nie. Powiem szczerze, że nie biorę kości. Czym na jakieś skarby, no ale niestety. Musi odbiło się to jakoś na psychice mojego bohatera. Ja na moralach i zdrowiu psychicznym trochę się odbiło, ale może to nie tylko tego. Ale spokojnie, jakoś damy radę. Z pełno sromotników. Standardowo. Dobra. No niestety. Ale proszę. Jakiś otrzymały wilk. Ja mówię, że trzymam wilka, to przecież nawet nieodpowiednią broń używam. No, od razu. Od razu mnie, że to nie była moja broń. Dobra, co mam krwawienie. Super. Nie powinien się z tego cieszyć, ale w sumie da mi to w miarę dobrze, bo mamy w sumie to, co jest potrzebne na takie sytuacje. Dobra, szynka daje 20, kiełbasa daje 20. Odporność 12, odporność 10. Niech będzie, że zaczniemy od kiełbasy, bo szynka ma więcej gryzów. Oj, jeszcze właśnie coś przeciwbólowego by się przydało, ale pewnie. Jak zwykle nie mam nic, co by ból złagodziło. Poboczniak. Jednego poboczniaka mogę niby zużyć, to zobaczymy. 11, 11. Dobra, zacznijmy w takim razie od głowy. Szyb. Nie. Pokrzywa. Może. Nie ma sensu. Ale dobra. Widać, że. No, gra wysłuchała moich próśb. Delikatnie, bo delikatnie, ale wysłuchała. I teraz tak, interesujące miejsce jest pod nami. Zobaczymy, co to było. Ale zanim dalej polezę, to zdecydowanie muszę się trochę odpocząć. Wiem, że kosztem będzie to prawdopodobnie sporego głodu i w ogóle, no ale z takim bólem nie da się. Po prostu widzicie, to jest aż... No aż za bardzo. Okej, bo ja na deszczu siedzę. Dobra. Niestety, za dużo też tym bólem nie zajmę. Wilgoć tylko narasta. O, rabarbar, dobra, się może przydać. No i co jest takiego interesującego w tym miejscu? Powiedzcie proszę, chyba że znowu się zgubiłem, ale... Wątpię. Szyb. Skrzypia cokolwiek w ogóle sensownego. A, odporność na krwawienie i zatrucie. Znaczy fizyczne, ale kostrzem delikatnego zatrucia. Wiem na to, że albo się zgubiłem, albo to miejsce naprawdę jest do niczego. Też obstawiam, że i jedno i drugie. Oczywiście zanim będę osądzał jakoś porządnie, co? No muszę sprawdzić, o tym właśnie mówię. Czyli jednak tutaj był mały obóz bandycki. Dobra. Okej. Czekamy. Super. Tak, wiem, że dostałem obrażenia, chociaż mogłem zaatakować jako pierwszy, no ale... Jakbyście zobaczyli, jaką broń miałem wyekwipowaną, to byście zrozumieli, dlaczego to zrobiłem. Pewno więcej warto taka od takiej pałki, więc niech będzie, że odpuszczę. I co tu jeszcze mam? A właśnie, wytrychy ostatnio mi się skończyły, powinienem kupić nowe. I pewnie zniszczyłem wszystko, co było w środku. Ale teraz nawet mnie to pewnie tak było. I uwaga, uwaga, co my tu mamy? Zapis gry, nawet
Spoko. W takim razie, no, żeby nie było, prześpię się do 6 rano. Pięknie mam zapis gry. No i oczywiście w kolejnym odcinku postaramy się dalej pozwiedzać te tereny czy coś. Oczywiście też przy okazji może powrócić, sprzedając znowu złomy i inne rzeczy. I w ogóle, no a na obecny moment ja już dziękuję, no i to w sumie tyle, więc trzymajcie się. Hej, hej.